Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak wiecie, u mnie na kanale ciast zbyt dużo nie ma, ale to nie znaczy, że nie będzie. Właśnie postanowiłem, że to trochę uzupełnię i dzisiaj upiekę pyszne ciasto czekoladowo-kawowe. A więc nie ma co tutaj dużo dyskutować, zaczynamy działać, bo wiecie, przy ciastach zawsze trochę pracy jest. Dobra, zrobię najpierw porządną szklankę kawy. Ekspres Melitta i jedziemy z koksem. Ekspres sobie kawę zmieli i to jest właśnie najlepsze przy takich urządzeniach, bo kawa wychodzi bardzo aromatyczna, świeżutka i taka, wiecie, aż się chce ją pić, ale ja jej pił nie będę, bo ją będę używał do ciasta. I dobra, i od razu kawa niech się robi, a ja od razu do garnka wleję szklankę oleju. Wsypię cukier. Rozmieszam to trochę. Oczywiście podgrzewam na małym ogniu. Wsypuję kakao. Dodaję cukier waniliowy. I już za chwileczkę będę miał pyszną szklankę kawy, którą również tutaj dodam. Kawa zrobiona, więc wlewam ją do garnka z kakaem, cukrem i olejem. To musi się zagotować i musimy wyłączyć, żeby przestygło. No i dobra, masę mam już zrobioną. Zobaczcie, ona już przestygła i zrobiła się taka fajnie gęsta, ale momencik. Najpierw ubijemy białka. Białka musimy ubić na sztywną pianę. Tutaj mam przygotowany cukier, który pomalutku, stopniowo będę dosypywał. Piana musi być, wiecie, taka mocno sztywna. Sprawdźmy pianę, jest idealnie, widzicie? Teraz dorzucam żółtka i pomalutku będę ubijał ponownie. I tu już łączymy wolnymi obrotami. Dosypuję mąkę pszenną. Również dodaję stopniowo. No i jak już się mąka połączyła z białkami, dodajemy masę z garnka. Pomalutku wlewamy. Ona już jest przestygnięta. O, coś takiego. Dokładnie wyrabiamy i dodaję na sam koniec mąkę krupczatkę, proszek do pieczenia i sodę. No i dosypuję teraz mąkę krupczatkę, również stopniowo, pomalutku, nie spieszymy się. Dosypuję teraz proszek do pieczenia i sodę.
tak przygotowaną masę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni. Na ile minut? W tej chwili Wam nie powiem. Trzeba sprawdzać patyczkiem. Patyczek po wbiciu i po wyjęciu musi być całkowicie suchy. No i ciasto mam już upieczone. Zobaczcie, jak ono wyrosło, ale to sobie za chwileczkę wyrównamy, zetniemy i będziemy dzielili biszkopt na trzy części. Ale w międzyczasie zrobię kawę, którą będę później nasączał właśnie biszkopt. I tutaj znowu przychodzi mi z pomocą ekspres od Melitty. Pobzyczał, syknął i kawa się robi. A ja teraz otworzę blaszkę i będę robił nacięcia czy przecięcia. A więc bierzemy ostry nóż. Słuchajcie, ja mam taki nóż giętki do filetowania ryb, ale idealnie nadaje się do przecinania właśnie takich ciast. A więc co, ścinamy samą górkę. Trochę krzywo wyszło, ale poprawimy. On jest jeszcze delikatnie ciepły, dlatego jak go już potniemy, to zostawimy go jeszcze na parę minut, żeby on całkowicie przestygł. No i teraz postaramy się na równe części, ale nie wiem. Raz. Ja nawet bułek prosto pokroić nie potrafię. A co dopiero takie ciasto. W miarę wyszło. I teraz kolejne, ale wiecie co, ja to zdejmę z blachy. Będzie mi po prostu wygodniej. I mamy trzy części i teraz zostawiam je tak, żeby całkowicie przestygły, bo one jeszcze są takie, wiecie, letniane. No dobra, biszkopty są tutaj na desce, one sobie stygną, a ja w tym czasie przygotuję krem. I właśnie, a propos kremu, zobaczcie, tutaj ja już mam, jakby to powiedzieć, półprodukt. To znaczy się, ponieważ jego trzeba przygotować dzień wcześniej. To jest śmietanka 36% zagotowana w garnku i dodana pokruszona czekolada. Po przestygnięciu wstawiamy do lodówki na całą noc i teraz kolejna część tego dzieła, a więc musimy to wszystko ubić i dodać za chwilę pokrojone śliwki namoczone wcześniej w alkoholu, w mocnym alkoholu. U mnie to jest rum. A więc działamy. Aha. Nie działamy. Śmietanę musimy tak długo obijać, aż powstanie, zobaczcie, taki gęsty krem. No i krem mam ubity. Zobaczcie, jak piękny, gęsty, czekoladowo-śmietanowy krem się zrobił. To odstawiam na chwileczkę tutaj, a teraz pokroję śliwki w drobne paseczki. Pokrojone śliwki przekładam do kremu. Delikatnie mieszam. I za chwileczkę będziemy przekładali wszystko między warstwy ciasta. Tutaj mam alkohol po śliwkach, do którego wlewam zrobioną kawę. I tym będę nasączał ciasto.
i nasączamy kawowo-alkoholową polewą. I teraz smaruję powidłami śliwkowymi. Powidła oczywiście domowe. Takich w sklepie nie kupicie. Teraz nakładam krem. No i mniej więcej połowa kremu wylądowała na pierwszej warstwie. I teraz przekładamy kolejną warstwę. Ponownie nasączam alkoholem z kawą. Tylko pamiętajmy, żeby zaraz po zjedzeniu ciasta nie wsiadać za kółko. Bo możemy się czasami zdziwić. Nie piłem, a prawo jazdy nie mam. No i kładę ostatni placek, którego również delikatnie nasączę kawą i z alkoholem, a sam wierzch polejemy polewą czekoladową. Zakończymy polewą czekoladową. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. No i dobra, robimy teraz polewę. Do małego rondla wlewam śmietankę, którą muszę zagotować. Roboty przy tym niewiele. I jak już się śmietanka zagotuje, wrzucę pokruszoną czekoladę i tyle. I ona się mi rozpuści i polewa troszeczkę przestygnie. Nie może być bardzo gorąca, jak będziemy polewali ciasto. Ona musi być letnia. I tyle. I za chwileczkę będziemy finiszować. No i śmietankę teraz mogę wyłączyć i poczekamy, aż czekolada całkowicie się rozpuści i ostygnie. A wiem, polewa jest gotowa, zobaczcie. Ona przestygła. Pamiętajmy, jeżeli ona będzie za ciepła, krem będzie nam się po prostu roztapiał i będzie to brzydko wyglądało. Więc śmiało możemy teraz nakładać naszą polewę na ciasto. Wyrównam łyżką. Czyż nie wygląda przepięknie, apetycznie? O ja. Nie lubię słodkiego, ale na to się na pewno skuszę. A więc tak, musimy poczekać. To jest najtrudniejsze, żeby czekolada ściągła. Wtedy spotkamy się ponownie i spróbujemy ciasto. No i dobra, moje ciasto jest gotowe. Zobaczcie, czekolada ściągła, zrobiła się delikatnie matowa i można śmiało zacząć kroić i spróbować. A więc do dzieła. Nie wiem, jaki duży kawałek sobie ukroję, ale spróbujemy to zrobić w ten sposób. Kroi się bardzo dobrze.
i w przekroju wygląda tak. Jest po prostu idealne. Nie wiem, taki kawałek powinni wystarczyć. Biszkopty zmiękły. Rewelacja. Ale pychota. Czuć śliwki, czuć delikatnie alkohol. Mięciutkie, nasiąknięte, niesuche biszkopty. No i ten krem. Wow. Pyszne to ciasto jest. I ta kawa robi robotę. A ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Mmm.